kurwa, tam się drzewo wyjebawszy. Tam jest ludź! Gdzie? Tam! Poważnie tam widzisz człowieka? No, naprzeciwko! Ty, no jest! Jest! Ale jaja! Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka z Out of Reach z Plagą. Hej! Cześć! Chodź do tego takie ziomka. Bardzo energiczne zaczęcie nowej serii. A widziałeś, jak patrzę się na te domy, to mi FPS-y lecą. Bez kitu, człowieku. Idziemy do tego ziomka, chodź, będziemy skakać dookoła. Hej. Halo! 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 Rika bomba! Halo! Rika bomba! Riki, tiki! Ale cię słychać dziwnie w tej grze, człowieku. Gdzie on jest? Halo, halo! Rzemapel! Piotr Niewski. Ksiuru! Ej, on... Patrz, on ma pancerz na spodniach. Widziałeś? Nie, bo pomyślisz, że jesteś terrorystą. No, jasne, ja też tak. Co mówisz? Bardzo słabo. Gdzie mieszkacie? Nigdzie. Ej, ziomek, bo jesteś rudy. Nie wiem, czy możemy ci ufać. Nie, to nie? Idziemy stąd, diabeł, chodź, bo on jest rudy. Ja nie chcę mieć przyjaciół rudych. Chodźmy stąd. Patrz. Nie, że jest rudy, też się dzidą wyskoczył na nowych przyjaciół od razu, nie? Schowaj tam dzidę, człowieku, bez wstydniku jak, co za koleś, nie? Ja do ksuru, spoko, ziomek jesteś. Tak. Gdzie jesteś? I tutaj. W dół zszedłem, widzę gdzie cię. Gdzie jest to tutaj? Jo. I... Właśnie. Ale śmieszna sytuacja. W ogóle słuchajcie, możemy się pobudować. Musimy gdzieś, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Ja na razie ogarnąłem, że można zrobić sobie siekierę, a Plaga jeszcze nie ma. Ja nie mam siekiery, ja nie mam nic, człowieku, odpaliłem sobie grę na full HD. Słyszysz, jakby ktoś z kapiszonu nas strzelał. On chyba rzuca w nas czymś, wiesz? Z łuku do nas strzela, parzek i jeleń. Dobra, idziemy, chodź. Ty rudy, widzisz? W dzienniku, ty. Widzisz, widać, że rudy, to jednak, wiesz, to jest ale to dusza, jest nie? Serwer PvE, ja chyba o tym nie wiem. Ale on jest rudy i nie wie, że na PvE się nie da zabijać i próbuje. Nie, że rudy to jeszcze głupi, no ja nie tak, wiem. Właśnie, także to troszeczkę informacji, bo zaczęliśmy zbyka, bo się podjedziemy. O, troszeczkę. Właśnie, bo my gramy w grę. Tak, gramy w grę. Tak, Out of Reach. Out of Reach gramy. I w niej chodzi o to, że... O, ej! Jo! Wystraszył mnie! Rudy, nie rób tak! Tak nie wolno, rudy. Ej, bez kitu, ja się odwracam, a rudy za mną tak creepuje, że szok, nie? Ej, daj mi spokój. Nie skradaj się za ludźmi z dziedą na wierzchu. Ja, on ma kill-off. On ma kill-off. Z kill-offem też nie. Ja pierdzielę. No to z czym? Nie mówi się z czym? Tylko sikam. Nie wiesz, że rudy to głupi i niekulturalny. Ja nie wiem. Oj, rudy. Pełen pakiet od Boga, nie? Mówi. Masz piegi? Ja pierdzielę. Ciebie Plaga kojarzę z YouTube'a chyba. O. To nie ten! Masz też podrobiony? Tak! Ej, nie! Ja nagrywam w Radiu SK, to nie YouTube. Nie. Ej, gdzie jesteś? To jest Jan Bianker. Jednak zdaje, że YouTube. Ja pierdzę. Weź ze duch, pograj teraz, kurde. Ty za mi chodził, później przyjdzie i napisze, byłem na odcinku. Pierwszy przez F. Pierwszy. Zaraz na czacie napisze, pierwszy. Dobra, chodźmy w góry, może tego fibera znajdziemy, nie? O, tu są kamienie, patrz, kamienie. No i dobra, to zbieramy kamienie. To jest okazja, żeby zebrać kamień, bo nie wiem, czy wiecie, ale tu kamienie zebrać to jest bardzo problem czasami. Trudno je znaleźć. Przecież ty tak średnio tą siekierą mogę machać, wiesz? Ja tu macham kamieniem w kamień. O. Ej, rudy dał sobie spokój? O. Rudy! O, poszedł. No i dobrze. Nie, tak serio to ja nie mam nic do tego chopa, ale po prostu wiem jak to się skończy, jak będzie za nami chodził. No. Będzie nam zabierał materiały, będzie budował u nas, to nie. O, chyba cię przygrzałem trochę z kamyka, wiesz? Ej, sorry, ja ci zawsze zbiję po głowie tym. Wiesz co, może się poszukamy sobie fiberu teraz, na sam właśnie początek, szukam. Żeby ci zrobić... Szukasz w skale fiberów, nie? Zajebiście. Tak, wiesz, skąd wiesz, czy w tym skalu nie będzie tego fiberu? Kalu, ani calu! Ile grasz w tą grę już? Ile grasz w tą grę? No, gdzieś 30 minut będzie, także no, już trochę ogarnąłem. Właśnie, więc w sumie nie jesteśmy pewni, czy tu nie będzie fiberu w skalu. Prawda? Ja poczekaj. No. Masz fiberu? I ty za... A, drzewo. Co to jest? To tak grzyb trochę, nie? Ruda jakaś.
O. Rudy to spierdzielił, już co ty gadasz. O, są fajbery, patrz. Fajber! Trzy krzaki znalazłem. Trzy krzaki, riki taki. Właśnie, jak się zastanawiacie, co to jest fajber i jak robić liny, to nie szuka się liany w dżungli, tylko się bierze niebieski kwiatek i przerabia na sznurki. Dokładnie. Tak. I później się robi kilofy. I siekiery i inne takie. I można powiesić diabła na przykład za uszy. Nie denerwuj się, bo bym mi w żołądku fiksuje. Co ty zrobiłeś? Ty tak śmiesznie kichasz, nie? Ryknąłem. Śmiesznie kicham. Nie tym otworem. Ej, po trzy w tego, po trzy fajbery zbieram. Ile ty zbierasz? Weź wypierdziel, ja po jednym zbieram. Czemu masz po trzy? A ty już wcześniej to daj mi wbić se skilla. No to ja ci wrzucę, dam ci. Ale skilla bym sobie wbijał, bo jak zbieram, to skill mi rośnie, nie? O. Lepszy w zbieraniu, kurde, krzaków, czaisz to? Ugarniasz tu śmierdzielu? Lepszy w jedzeniu. Ej, nie beskitu, jak dużo zbierasz krzaki, to jesteś lepszy w zbieraniu krzaków. To jest też ogólnie taki system rozwoju postaci, gdzie on jest. Ej, ziomek się pyta, czy będziemy na YouTube nagrywać. Będziesz lepszy w killer, na przykład, albo w majber. Mu, to się nagrywa. To się kameruje. To się kameruje, tak. Ej, ryzy jadłem. Napisz mu, że będziesz sławny. To się kameruje, tak. Gdzie jak nie to się pisze. Ja to próbuję ogarnąć tutaj budowanie. O, jest. Materials. Yes. Craft. Słuchajcie, taki challenge. W komentarzach musimy napisać, że pozdrawiamy Rudego. O! Pozdro Rudy możecie też pozdro napisać. Rudy. To też będzie dobre. Jak ty zrobiłeś tą rzecz taką, co ją masz? To jest X zwykłe? Tak, to jest zwykłe. Daj masz robot, tam jeszcze stan X. O Jezu, dużo jest mikrofon przypadkiem. W ogóle, co jest na potrzeby? Co to jest harness? To nie jest coś, ale pochwa? Ej, daj te fajberki. O, tu są kolejne jakieś czaki. Jasne, masz? To nie fajber. O, daj mi fajber, no. Poczekaj, trzymaj. To ja sobie zbuduję tego ropa. Mam 12. Ej, ale mi się odbija, pierdziele. Masz 12, no to 10 mi jest potrzebne. Nawet, proszę, nawet może ci 12, ale to mi jest niepotrzebne. Świetnie. Fajnie to działa tutaj, że można przerzucać rzeczy w ogóle, nie? Bo są takie gry, co się nie da na przykład. Wiesz? No, ty. Właśnie i to jest też rzecz, na którą się troszeczkę zastanawialiśmy. Dobrze, teraz pomyślmy. Fiber to jest ogólnie materiał, z którego się worki robi. No. Tak? Tak. A plaga taki na przykład, albo diabeł, bierze sobie worek, wkłada tam materiał, z którego robi się worek i wyrzuca ten worek. Jest worek, ale nie masz worka. Jest worek? Zniknął worek? Boże, wiesz dlaczego? Worek. Gdzie jest mój rowerek? A ja już rozwiązałem zagadkę worka, wiesz? Co? Przecież my jesteśmy facetami. No, każdy no facet ma worek. Po jednym worku. No i tak się rzuca przedmioty tutaj w tej grze, wiesz? Żeby pokazać, że się ma jaja. Tak, i o to chodzi. I pokazujesz worek? Tak, i zostajesz w worku rzeczy i tam podchodzą inni i sobie biorą rzeczy. Tutaj znalazłem pomarańcze bez pomarańczy. O, mam. A ja znalazłem siekierę i napierdzielam drewno, człowieku. Tak napierdzielam, że łocho. Red berry. Zbieram te berisy, bo ja muszę się troszeczkę podjeść. I w ogóle, wiesz co, jest... Masz już tą siekierkę? Gdzie ty jesteś? Zostałem w tyle. A tam jesteś. O, już się widzę, spoko. Hej. Wiesz co, teraz fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakiś ogarnięty... No. Bot do tego, żeby zamieszkać tutaj. A tu są berisy. No bo przecież... Berisy? Bierz berisy, będziemy mieli jedzenie, bo tak to zdechnie z głodu. No mam, zebrałem. Jak świnia. Nie świnia, człowieku. Świnia jak z głodu nie zdycha. Ej, w ogóle zauważyłeś, że tu korny mają swoją przydatność do jedzenia na przykład? To jest poważnie? Ja bym nie pomyślał, że jedzenie może się zepsuć. No i mamy problem. Ty mnie szkalujesz właśnie teraz? Czy... Nie, beskitu nie wiedziałem. Myślałem, że będę mógł zebrać sobie 1000 żarcia i je nosić sobie. Nie, nie, no ale w sumie jestem legit, nie? Może zbuduję lodówkę. Słowawo. Ej, a może będzie się dało zrobić lodówki turystyczne? Łoho! Lodówki! Może? Może wynajmiemy pana Bociana i on nam z Ikei przywiezie lodówkę marki Bosch. Albo Rudego w sumie. O, Rudy będzie Bociany. Czekaj, złapę! Złapałem! U mnie nie. U mnie to się tak pod ciebie spłynęło jak woda po kaczce. Po oleju. Po oleju. O, woda po oleju to brzmi. Na... jak wiesz, że zaraz będzie jak ciemno. Śledź w maśle. Zaraz będzie ciemno. Ale wiesz, co to znaczy w tej grze? O, no i to jest. To naprawdę moment. Będzie ciemno. To znajdźmy miejsce, w którym możemy zdobywać materiały. Jeśli napiszecie, że nic nie widzicie, to my was będziemy dokładnie rozumieć. Tak, to my wam napisemy, no co ty. Pochodnia wygląda jak patyk wypełniony niczym w sumie. No w sumie tam się jakby się tlił tam ten, jakbyście wzięli taki sobie taki mały płomyczek, tak? A, to już jest zrobione. I rozpalili go w pochodni.
Ej, dobra, Plaga, może ogarniemy rzeczywiście. Masz już tą. No. Ogarnijmy sobie miejscówkę, żeby zrobić chociaż jakiś domek. Tak będzie cimno, weźmiemy sobie łopatki, znaczy łopatki, to co się świeci. No. To się nazywa pochodnia. To co? Dobrze. To wejdźmy na jakąś górę i znajdźmy fajne miejsce. Dobrze, zapraszam do kierowania na tam, gdzie byliśmy. Tam, gdzie byliśmy, bo tam były fajbery i w ogóle to było nieźle, nie? To było w sumie spoko, spoko sprawa, to no, rzeczywiście. Czy to ogólnie jest taka mało zamieszkana miejscówka? No, tak. Będziemy trząść tym osiedlem. Będziemy trząść tym osiedlem, którego nie ma. Wiesz co, powiem ci, że jak biegasz, to troszeczkę tak... Co? Jakbyś był homogenizowany, nie? Troszeczkę jak serek biegasz. No, biegasz tam z bioderkami. Patrz. Bez kitu jak głupek biegnie, no. Chce machać tymi ramieniami, tak ramieniami się tak macha, tak biegnę sobie, Skarbnik to ma żółte papiery, to ja. Takie głupie rzeczy. Ej, nie śmij się. Bo tu te. Żółte papiery to dobry kolor. Two things, tak. Ej, dobra, idę tam do ciebie. Tutaj jesteś. Nie zgubiłeś ciemno. Ktoś się już zbudował. To ten, to widzisz ten śnieżny szczyt tam po lewej stronie? Gdzie jesteś? O, tu, hej. Patrz, tu jest śnieżny szczyt, widzisz go? Śnieżny szczyt! Śnieżny szczyt! O, tu jest ładnie! Patrz! Góry na szczycie, tu kolej budowuje się, no. Masz rację, ktoś ale można mieć tam powiedzieć sorry, stary. A chodź tu, patrz. Patrz tu. Tu też nie jest wcale tragicznie jakoś bardzo. No ładnie, i to tej można dziurze, się zbudować w miarę szybko, bo trzeba zapalić pochodnie. Ognisko. Nie mam, pochodni nie mam. Dobrze, ja spróbuję coś wykombinować, zbudować. Tylko tutaj... Okej. Ej, budujmy ognisko, czekaj. Ognisko jest takie... jak projekt... tak? Pulse. Chipstone. Wow. Ona B się buduje. W ogóle, mówiłem przecież. Teraz taka magia, nie? Wiesz, że do wyprodukowania kamienia, do bicia kamieni, potrzebujesz zero kamienia? No tak, bo ty... To jest kamień nerkowy. Ja nie wiem, dlaczego ty to nie rozkminiłeś tego. To jest bardzo kreatywne podejście do rozgrywki, ponieważ wyrzucamy swój wór. Wow, zbudowałem, patrz! Co? Patrz! Wow! Gdzieś jak szybko stawiam? Patrz! Stary! Ja się nie mogę, jak ty możesz. Klikasz B i możesz tak budować, ile siema, sioł. Siema Plaga, ja lecę, jak coś to piszę, chętnie pomogę, ksuru, rudy. Rudy Popogę. Krzyś. Popogę. Popogę. Dobrze, budowanie, tak. Tabem się zmienia strony. Okej, zmieniam. Wow. Pile? Place on floor and ignite. O! Pile'a potrzebujemy. Patrz, tu będzie się palił ogień. Gdzie go postawić? Tak? Tu. Tutaj. Tada! Patrz, podchodzisz i go rozpalasz. Rozpal mnie. Ja nie mogę, bo nie jestem z tobą kolegami, nie jesteś. Ja nie mogę tego nic robić z tym. Weź ten rozpal, no Plaga. Jak się rozpala? Nie wiem! Tu jest napisane, place on the floor and ignite with torch. A! Torch! Teraz torcha, masz paszczę? Proszę. Zaraz to rozkminię. I co, mam rzucić torcha w to? Nie wiem. A weź spróbuj. Rozpaliłem ogień, patrz! Czemu to nie daje światła? Nie! To się pali! Nie! What the fuck? To był mój dom! Ja bym... To mi się spalił! Ej, nikt nie mówił, że tu dom się spali, jak zrobię ognisko. Żeby zrobić ognisko, połóż je na deskach. Teraz rzuć w nie pochodnie. Dobrze, teraz twój dom płonie. Ale wiesz co? Też jak zniszczyć sąsiada. Wydaje mi się, że to trzeba było na podłodze postawić, ale kamienny. Bo na zwykłej ziemi się tego nie da postawić, wiesz? A jak zrobić kamienną podłogę? Czekaj, teraz to ciekawe. Nie można. Wiesz co, chyba się ulepsza po prostu to. Upgrade. To jest coś takie upgrade. A da się to zgasić? Może się tak gasić. Ja mogę ciebie zgasić, frajer. Ale się zgasić. Nie, poważnie, może się da. Na U. O, i są kamienie i można to poprawić. Patrz! Patrz, co ja tu ogarniam, patrz! Wow! Słyszałeś to? Nie, wcale. Ej, ale wiesz, co się stało teraz? Wybuchło wszystko. Wszystko wybuchło? Tak. Co się stało? Gdzie są podłogi? Ej, wysadziło te po wszystko, wiesz? Ej, ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Czekajcie, ja mogę sobie zrobić też podłogę na przykład. Czekaj, ja zbuduję podłogę.
patrz, ją ulepszę od razu. I ona będzie wtedy... Wooden Foundation, okej, okay, mogę. Czekaj, ja stawiam Wooden Foundation. Ja tu postawię. Jak się stawia? Się stawia, patrz. Działa? O, ej, teraz ja mogę tutaj. Ej, tak. Patrz, jesteśmy teraz, kolegami teraz. Teraz wyłączasz B, a klikasz sobie U i masz ulepszanie. Tylko nie mam kamieni. Nie mam kamieni na to. Ej. Masz kamienie? No. Ulepszyłeś na U? O. Tak, U. Ale tylko swoją. Twoje nie mogę. No tak, moje nie możesz, bo nie jesteśmy razem, wiesz? W tym. Ja chcę być tribe. Z tobą. Czemu mnie nie kochasz? Ale wiesz, jak jest ciemno? Ja teraz już nic nie widzę. A nie? Jak postawiłeś tego pajla? No ja wiem, że też nic nie widzę jeszcze. A masz tego torcza? Jak klikniesz sobie B, to tu mogę na twoim zbudować. Kliknij sobie B i klikaj tab. Tab i na trzeciej stronie pod ósemką masz. Okej. Okay. Trzecia strona numer 8. Klikasz sobie i może ci się uda. Na trzecia strona, czekaj. Tak, trzecia na 5. O! Masz? Jest. I no, rzuć siedzi. W to pochodnią. Nie mam pochodni. Nie masz pochodni? Nie mam pochodni. Też nie mam pochodni. A masz pochodnie? Nie. Tak, no więc mamy ognisko. Nie ma światła. Ej, a wiesz dlaczego? Bo tu trzeba tłuszcz mieć. To weź, ja cię pociocham elegancko. Jesteś tłusty? Ja jestem raczej kościsty, nie? Z lekka nieruchawy. Wiesz, wydaje mi się, że tu po ciemku nic nie zrobimy, wiesz? No. Myślę, że to możemy zakończyć tutaj ten odcinek pilotażowy, wiesz? Dobrze. I proszę o opinię, co myślicie o tej grze, moim zdaniem jest bardzo fajna. To Bridge. Taka alternatywa do Arka troszeczkę, tylko że bez dinozaurów na razie. Znaczy są w sumie. Ale z plagą i z diabłem. O, a ci strzeliłem w głowę i ja ty też... tak... Taką minę robisz, ło. No. Nie wściekaj, ale nie wściekaj się. Czemu się wściekasz? Czemu się wściekasz? A ja widzę twoją postać, że się wścieka, patrz. Dobrze, no więc napiszcie, co myślicie o tym ograniu takim sobie i jak chcecie więcej, to łapka w górę, tak, komentarz jeśli, i tak dalej. Jeśli chcecie seryjkę, to piszcie, tak, diabeł plagę, chcemy serię. O, tak mniej więcej możecie to dać nawet w tym. I tak zróbmy, alternatywę do Arka, słuchajcie, tu będzie można, są serwery PvE, także nie będzie się trzeba martwić, że coś nam ktoś rozrypie. Tak. To jest w sumie fajne. Yeah, tyle. Dobra. Cześć. Siemano.